Retro, pisane tego na siebie. I cztery zmarnowałeś. Nie wiem, co to jest!
Michał Sokołowicz. Thank you.
Pułkownik Andrzejkowski, Mateusz Ostrowski. I pierwszy rzut rożny spotkania. Michał Matejski. Sebastian Ostrowski. Dalsze porówny. Rzut wolny Michał Adamczyk. Z nimi to zawsze takie mecze są, że jest
A płota nie jest podgrzewana? Płota jest, to muszę wygrać. Nie, no płota podgrzewana, to chłopek słuchnie złapać. Bazy stopy, to muszę biegać. No. Jak po piasku na Saharze. Tak. I mam na koszykówkę, jak zapraszę, to na siatkówkę. Dobre, widzę, gdzie jesteś! Kibicu. Nie, no trzecia liga będzie. Ja trzecia liga już jest, bo to druga drużyna. Tylko, że teraz zrobimy tak, że te mecze będą wiodące. Ale to jest złe. Kujawsko-Pomorsko i tam Chełmno jest, Toruń jest. Jak nie umiesz działać, taki pieniądz jak się dostaje, to trzeba z jednej strony obejrzeć, z drugiej tam się wyda. Stary, na wyrośnie. Ty, ja się ciebie widziałem, ale trener. Ty przedziwisz, ty dziwisz. Pytanie, kto
to jest kupno. Ukarany żółtą kartką został Adrian Kralkowski. Brawo, Mario, dobrze, brawo, 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 brawo,
Michał Czunosz. Wykonawca Michał Madejski, numer 13. Ja
co zwalnia. Thank you.
Cygnienie Kowalskiego. Michał Adamczyk. Nie powiesz, że błąd. Jeszcze raz Michał Adamczyk. Obójczo mu puknął. No? Przerwy jak to wygląda. Druga połowa też była dobra. Nie może być tak. Broni Sebastian Ostrowski. Łukasz Dylan. Dwie takie im obronił? Na razie im obronił. Dwie setki, co mają. Dobry Wychwała żydłony po fałę ula Pietrasiaki. Brawo, Wicer!
Michał Sokołowicz, 17 marki, Wacela. Junior Zemba, gospodarz. Linia! Proszę żyć, wszyscy z Radzieku widać! Na 15! Co wiemy? Michała Gans. Wydaj proszę, żeby tam odbyła! Tam ruch chyba uciekł do jednego, przebił piłkę. Igor, tak samo! 15! Ja się wstam. No drugi gol, skąd ryby? Pierwsza bramka dla gospodarzy, wyrównanie 1-1. Łukasz Tynel, 15 gol tego zawodnika. Ej, jeszcze są 3 minuty, drugą trzeba! Od razu! Brawo! Brawo! Brawo!
to Piotrek będzie można liczyć, tak? Na siebie. Znaczy, na ciebie to zawsze można. Dobra, już ty tu majorz, nie czekaj na mój sygnał. I to mój. Nie wiem, jak twoja żona na to. Ale uśmiechnij, tylko czy dobrze jest. Bo mam tak do roboty. Przed użyciem szansą. Rasta, musimy po zewna! To się sam się ojej, no. Nie, 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 n
przemrożenie wody. Trochę za nami. Ale dalej, ale my pijemy! Lecz się nie skończy! Nic się nie dzieje! No po co? Po co to? Już się gubią. Kurwa, jebana tam! Po co broni? Nasza musi być ok!
pierwsze. Zdarzyłam to z nim. Thank you.
Nie jesteś
się uważaj! Kamil! Kamil! Czujnie, kolkę mokra! No, tam się jak coś tego to... Polska Agencja Prasowa, Dariusz Jarosz, tak się radza dla kibiców miasta Kutna. Tu mówi Radio Izrael, podajemy wiadomości z frontu. Wojska nasze ciągle są naprzód, a nie przyjaciół, to są za nimi. No to tak się nie broni, chłopie, no co tu? Dawaj tam. To właśnie tak to było. Ale jego wyskok też był łatwy. Oh, yeah.
to ludzie. Maruj, to nastawiamy się na sobotę, nie? Tutaj, nie? Na górę. Na Morawie Filip Markowski. Za ile? Filip Markowski, pozdrawiam autowo. I brawa dla Filipa Markowskiego, który opuszcza boisko, drobny uraz. Decyzja skurcze, decyzja fizjoterapeuty Adriana Zalęby. Będzie zmiana w drużynie Wody za chwilę. Jakub Fudała, numer 8, miejsce Markowskiego. Piłek,
Ostrowski będzie wchodził. I zagrę zmiana w drużynie Makłynowski. Dziękujemy Mateuszowi Ostrowskiemu. Jego miejsce z numerem 5 zajmuje Ernest Wachnicza. Ale dobrą piłę wybrał. Idzie Adrian, on szybki jest. I Sebastian Ostrowski. Michał Sokołowi bronisza Łukasza Wiśniewskiego. Na komu? Nie, jak oni podają? Faulowany Wiśniewski. Rzut wolny Damian Knera. Jestem na jajka! Nikt nie wyszedł! Kto ma? Masz oczy wstał! Luko, nie? Pół godziny wcześniej trzeba. Co, schodzi? Dobra,
Czerny, strzał, Rybera, asysta, Michał Adamczyk, 85. minuta, 4-1, KS Santos, Putno. Ja myślałem, że po tym meczu, że był zakład między prezesem a tym Dynelem, że jeżeli zdobędzie 4 gole, to mu swój samochód daje. A jest tak, może to jest do umycia. Sebastian Ostrowski. Panie prezesie, czy ta prawda, że pan powiedział przed meczem Dynelowi, że jak strzeli dzisiaj 4 gole, to pan mu daje swój samochód? Ale do łycia! Pięć goli zdobytych. Pozycja spalony Łukasz Wiśniewski. Walka pewnie, nie? Strzeli po... Michał Zabielski.
No i dziękujemy, proszę Państwa, zdobywcy czterech goli dzisiaj. Łukasz Tyner. Dziękujemy, bo rzadko się zdarza, że w tym meczu zdobył cztery gole. Ma w tej chwili Łukasz bramek 18 na roku. Patryk Kazimczak, Dolicza, co najmniej 4 minuty do drugiej połowy i będzie rzut wolny. Thank you.
pożegnanie z futnem drugiej, jesiennej, czwartej ligi. 4 gole Łukasza Dymela, to nową bramkę dla gości Filip Markowski. Dziękujemy.